Trzecie warszawskie targi książki. Pierwszym gościem na stoisku Świata Książki jest dzisiaj Henryk Grynberg, a w roli głównej bodaj najgrubsza pańska książka, panie Henryku, Zapiski w pamiętniku, który jest dzisiaj promowany, zaczynają się w roku 54, ale to chyba nie jest taki pamiętnik pisany każdego dnia, to nie jest rodzaj dziennika, ale bardziej chyba kronika życia. Tak, raczej powiedziałbym kronika, która się składa z zapisów dziennikowych i innych dokumentów pisemnych, jakie powstawały w tym okresie. Jeśli nosiły jakieś daty, to te daty są zaznaczone tak, jakby to był dziennik. A jeśli nie ma dat, to w przybliżeniu. I w ten sposób składają się na kronikę życia świadomego. 54 rok nie jest przypadkiem, bo to jest rok mojej matury. Czyli od tej pory jestem człowiekiem odpowiedzialnym za to, co myślę i za to, co robię. Kronika życia człowieka dojrzałego? Tak, o właśnie, pamiętnik człowieka dojrzałego. Czy trochę nie za wcześnie na pamiętnik? Pamiętniki zwykle ukazują się jakiś czas po odejściu autora, a pan odważnie bardzo przedstawia swoje życie i bardzo czasami intymne jednak zapiski, bo lektury na przykład to intymne wrażenia. Już teraz pan opublikował. Nie sądzę, że za wcześnie, dlatego że ja już mam jednak swoje lata i nie wiem, czy miałbym później okazję. Chciałem uporządkować pewne swoje sprawy, żeby ktoś inny tego nie zrobił za mnie, a ja potem nie miałbym nic do powiedzenia. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę z pewnego ryzyka. Wolałbym, tak jak Mark Twain, opublikować to 100 lat po swojej śmierci, ale jak powiedziałem w zakończeniu, kto to dzisiaj ma tyle czasu, prawda? Dlaczego ostatnim bohaterem pańskich pamiętników jest kozioł? Proszę, nie to słyszałem. Dlaczego ostatnim bohaterem pańskiego pamiętnika jest kozioł? Kozioł? W ostatnim zapisku pisze pan o koźle, który się pojawił za pańskim oknem. Mówi pani o sarnach, ja myślałem o jakimś koźle w ogóle. To tak, ja obserwuję te sarny, to są moi przyjaciele właściwie, bardzo bliscy i tęsknię za nimi, jeśli się długo nie ukazują. I wie pani co, w dzień odlotu przedwczoraj przyszła para, właściwie nie para, dwie sarny przyszły. Nie dokładnie do mnie, ale do sąsiadów, skubały ich krzewy bardzo dorodne. A ja je mogłem obserwować z daleka, w każdym razie pokazały się, były piękne w takich nowych futrach rudawych. Już nie, one zmieniają futra, są bardzo modne te sarny, zmieniają w zależności od pory roku i pogody. Bardzo piękne są, ja jestem ich gorącym zwolennikiem. One mają trudne życie, dlatego że ta okolica, w której mieszkam, się wciąż rozbudowuje i zabudowuje i ludzie są tacy bezwzględni, wycinają drzewa i sieją trawę niepotrzebnie. Więc one się muszą przemykać, są w stresie ciągłym, ja je podziwiam. Czasem porównuję je do ukrywających się Żydów, co mi może z tego powodu jeszcze bliższe.